dotyczy założenia trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Gorzkowie, druk nr 5. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana naczelnika Krzysztofa Arbaczewskiego. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu przedstawiamy trzy projekty oświatowe dotyczące założenia trzech nowych szkół. Pierwszy z tych projektów dotyczy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2. Jest to konsekwencja między innymi uchwał podjętych na poprzednim Rady Powiatu. Wiąże się to bezpośrednio z likwidacją liceum profilowanego. Na mocy ustawy, właściwie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która została podjęta 19 sierpnia 2011 roku, zostały zlikwidowane licea profilowane. W ślad za tym odpowiednie uchwały podejmują samorządy w całym kraju. Nasza Rada już taką uchwałę podjęła, aby zrekompensować ewentualne zainteresowanie ze strony uczniów kształceniem ogólnokształcącym. Na wniosek pani dyrektor obecnej na dzisiejszym posiedzeniu przedstawiliśmy wniosek o utworzenie liceum ogólnokształcącego w ramach zespołu istniejącego zespołu szkół. Wiązało się to z tym, że ten typ szkoły w zespole szkół dotychczas nie istniał. W przypadku pozytywnego podejścia ze strony Wysokiej Rady pani dyrektor będzie mogła dokonać naboru, a następnie włączy to liceum w strukturę zespołu szkół. Tutaj chciałbym, wyprzedzając ewentualne pytania, to wyjaśniałem na komisjach, nie przedstawiamy projektu nowego statutu, bowiem niezbędnych zmian w zapisach statutowych dokona Rada Pedagogiczna zespołu po dokonaniu naboru. I wnioskuję do Wysokiej Rady o pozytywne odniesienie się do przedstawionego wniosku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Wczoraj na wczorajszym posiedzeniu zarządu szkół została uchwałą zatwierdzona, ponieważ kierunki kształcenia podejmowane są uchwałą zarządu, natomiast szkoły podejmuje uchwałę, tworzenie nowych szkół podejmujecie Państwo, podejmujemy jako Rada Powiatu. W związku z powyższym, odpowiadając Pani Radnej Jastrzębskiej na pierwsze pytanie, bo brzmiało ono, jak dobrze tutaj sprawdziliśmy w protokole, jakie będą nowe szkoły ponadgimnazjalne w miejsce zlikwidowane. W związku z powyższym częściowo pan naczelnik referując mówił o liceach profilowanych, które to uchwały były podjęte na poprzedniej sesji. Pierwsze liceum profilowane w Zespole Szkół nr 1 były dwie klasy, funkcjonowały do tej pory dwie klasy tego liceum profilowanego o takim profilu jak zarządzanie informacją i profil socjalny. W drugim liceum w Zespole Szkół nr 2 funkcjonowała jedna klasa i nabór odbywał się do jednej klasy liceum profilowanego. Corocznie profil ekonomiczno-administracyjny. W Zespole Szkół nr 1 proponujemy w bieżącym roku w zamian za te dwie klasy profilowanego liceum proponujemy tutaj na wniosek pana dyrektora utworzenie dwóch klas liceum ogólnokształcącego, czyli funkcjonują dwie klasy liceum ogólnokształcącego i byłyby jeszcze dodatkowo dwie klasy, proponujemy wobec tego nawet do czterech klas liceum ogólnokształcącego. W Zespole Szkół nr 1. W Zespole Szkół nr 2 również dzisiejsza uchwała dotycząca utworzenia liceum ogólnokształcącego to jest
jakby propozycja za to liceum sprofilowane, które zostaje zlikwidowane. Liceum profilowane o takim profilu rolniczo-spożywczym funkcjonowało w Zespole Szkół w Głosiowle. I propozycja aktualna to jest tworzenie technikum agrobiznesu. Na wniosek pani dyrektor taką propozycję przyjęliśmy. W Zespole Szkół w Zabrodziu funkcjonowało uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych. I jest propozycja tworzenia szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ reforma wprowadza tego typu zmiany, że za licea ogólnokształcące uzupełniające będą funkcjonowały licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoły policjalne. W związku z powyższym propozycje pani dyrektor dotyczyły klas policjalnych. Szkoły policjalne o kierunkach opiekun medyczny, opiekunka dziecięca i terapeuta zajęciowy. To tak odpowiadając bezpośrednio. No, przygotowujemy się do napisania właściwej strategii, do rozmowy z gimnazjalistami, jakby do stworzenia tych propozycji, aby to kształcenie jak najbardziej odpowiadało rynkowi pracy. No, niemniej jednak jesteśmy też w tym okresie przejściowym i na chwilę obecną składamy taką propozycję. Ja powiem Państwu, jakie są kierunki kształcenia proponowane i zatwierdzone wczoraj na posiedzeniu zarządu powiatu. Wspomniałam liceum ogólnokształcące Cyfra Kamila Nowiza, tak jak powiedziałam, 6 oddziałów proponujemy utworzyć. Zespół szkół numer 1. To są niestety, ale 4 oddziały proponowane, jak słyszeliście Państwo, w odpowiedzi też na zapotrzebowanie składane przez uczniów. Jeśli chodzi o technikum, zespół szkół numer 1 chce kształcić w zawodach budownictwo, technik obsługi turystycznej, żywienia i usług gastronomicznych, cyfrowych procesów graficznych, hotelarstwa i proponuje jedną klasę zasadniczą szkołę zawodową, wielozawodową, czyli kształcenie praktyczne przedsiębiorców. Zespół szkół numer 2, liceum ogólnokształcące jedną klasę i to jest uchwała dzisiejsza, prawda, o utworzeniu. I technika o takich specjalnościach jak informatyczne, mechaniczne, mechanik pojazdów samochodowych, handlowe, organizacji reklamy, logistyczne, spedycyjne, elektryczne, nowy kierunek urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i zasadniczą szkołę zawodową w takich kierunkach jak mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca. W Zespole Szkół w Długosiodle technika agrobiznesu jest to nowa szkoła, zasadnicza szkoła zawodowa o profilu wielozawodowym. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Do chwili obecnej było to uzupełniające LO. I szkołę policjalną dla dorosłych w takich kierunkach jak opiekun osoby starszej i technik ratunkowości. Zespół szkół w Zabrodziu proponuje kontynuację kierunku żywienia i usług gastronomicznych, zasadniczą szkołę zawodową, wielozawodową oraz w zawodzie kucharz. Technikum uzupełniające to jest kontynuacja, bo te technika również będą zlikwidowane od przyszłego roku. Technik żywienia i gospodarstwa domowego i szkołę policjalną, opiekun medyczny, tak jak mówiłam wcześniej, opiekunka dziecięca i terapeuta zajęciowy. I przy Centrum Kształcenia Praktycznego proponujemy właśnie dzisiejszy projekt uchwały, zasadnicza szkoła zawodowa o takich kierunkach jak monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, stolarz i cukiernik. Nowe kierunki kształcenia, nie nowe szkoły, a nowe kierunki kształcenia to jest technika agrobiznesu w Zespole Szkół w Zabrodziu.
i w zespole szkół numer 2 technik instalacji urządzeń energetyki odnawialnej. Tutaj jakby łączymy tę sprawę i ten kierunek, pani dyrektor tutaj z Radą Pedagogiczną przeanalizowała. Jest wiele propozycji w ustawie oświatowej zmieniającej funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i jakby w kontekście tych zapisów ustawowych kilka przemyśleń i pomysłów mamy. Co będzie z pracownikami likwidowanych szkół? Proszę Państwa, to jest bardzo niepokojące pytanie. Niepokoimy się również. Na tym etapie nie potrafimy powiedzieć, czy zabraknie godzin dla nauczycieli, którzy są zatrudnieni w naszych szkołach. Stąd szeroka propozycja kierunków kształcenia, klas i ta oferta nasza, myślę, że jest dosyć szeroka. Między innymi dlatego, żeby wyjść naprzeciw uczniom, ale również zadbać o kadrę pedagogiczną. Niepokojące jest to, że w ramowych planach nauczania nowej podstawy programowej w szkolnictwie ponadgimnazjalnym niestety jest okrojona liczba godzin, szczególnie jeśli chodzi o przedmioty ogólnokształcące. Na chwilę obecną mamy rozeznanie dotyczące tylko liceum ogólnokształcącego Cypriana Kamilanowida. Dlatego, że tu jest najprostszy plan do opracowania. Mamy propozycję utworzenia w bieżącym roku 6 klas pierwszych w liceum ogólnokształcącym. No i znając plan, ramowy plan nauczania, możemy wyliczyć tak zwaną siatkę godzin dla nauczycieli i z tego, co mi pan dyrektor sygnalizował, obniżenie liczby godzin może dotyczyć 3 nauczycieli, ale to nie znaczy, że będą zwolnieni z pracy. Natomiast w zespołach szkół możemy w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć po naborze, po wykonaniu naboru. Do końca kwietnia państwo dyrektorzy mają obowiązek złożenia projektu arkuszy organizacyjnych. Zatwierdzamy te arkusze do końca maja i dopiero po naborach, to są wstępne arkusze, bo wiadomo, że po naborach okaże się, ile klas będzie funkcjonowało, jaki nabór będzie dokonany. Dlatego też na to pytanie też jakby nie do końca możemy jeszcze na tym etapie odpowiedzieć, natomiast na pewno nasza szeroka oferta również dotyczy tego, aby zadbać o kadrę pedagogiczną.